Księga Wyjścia, rozdział 13. Przez 7 dni będziesz jadł chleb prześny, a w dniu 7 będzie dla ciebie święto ku czci Pana. Tylko prześny chleb można jeść w ciągu tych 7 dni. I nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego, ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 20. przekazanie Tory zabrania nam jedzenia chleba przez 7 dni po pastrze, to znaczy w trakcie trwania święta Przaszników, które pokrywa się z oktawą wielkanocną. Jest powtórzeniem 11. przekazania, z tą różnicą, że 11. mówiło o kwasie w widocznych i niewidocznych miejscach, podczas gdy 20. przekazanie porusza problem kwasu tylko w miejscach widocznych. Boże przekazania można interpretować duchowo. Mówiliśmy już, że kwas jest symbolem grzechu. Odsyłam do 9. przekazania Tory, link powyżej. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby to przekazanie interpretować również dosłownie. W ten sposób możemy ćwiczyć się w tym, aby zrezygnować z naszej własnej woli, z naszych preferencji. Bóg bardziej ceni posłuszeństwo od ofiary, jak powiedział prorok Samuel. Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.